Witam serdecznie. W tym materiale pokażę Wam, w jaki sposób możemy stworzyć filmik obrazujący nam kilka postaci, bo właściwie klonów. Można sklonować siebie, przyjaciół w ilości dowolnej, 1, 2, 3, 4, 5 klonów. Wszystko zależy od Waszej kreatywności. Ja sklonowałem na tym filmiku siebie. Przechodzimy zatem do projektu. Otwieramy sobie nowy projekt. Nazywamy sobie ten projekt klon 11, przyciskamy Enter. Importujemy sobie teraz pliki, na których będziemy pracować. Importujemy sobie te trzy filmiki, dlatego że będziemy mieć trzy klony. Te klipy przeciągamy sobie na nasz timeline. Teraz klipy ustawiamy sobie kaskadowo. Zaznaczamy sobie pierwszy klip. Przechodzimy w zakładkę efekty, wpisujemy efekt mask, wybieramy sobie mask unsharp, klikamy dwukrotnie, przechodzimy sobie w efekty, wybieramy sobie pen tool i obrysowujemy sobie naszą pierwszą postać. Jak widzicie, automatycznie nam wskoczyła już druga postać. Teraz przechodzimy do drugiego filmiku. Zaznaczamy sobie go. Klikamy dwukrotnie w naszą maskę, mask unsharp. Wybieramy pen tool. Obrysowujemy sobie naszą drugą postać. Automatycznie wskakuje nam trzecia osoba. Jak widzicie, proces tworzenia takiego filmiku jest banalnie prosty. No i zajmuje dosłownie kilka minut. Jeśli Wam się podobał ten filmik, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia, hej!